Emano wszystkim federowym wariatom, maniakom i innym moim ziomeniom. Z tej strony Feder Fanatics i jadę po prostu na zawody wędkarskie dla Tosi, żeby pomóc jej w ciężkiej chorobie. I słuchajcie, drodzy moi widzowie, jestem zadowolony. Pogoda jest elegancka. Nie tak jak tydzień temu, czyli minus 5 było. Dzisiaj jest już teraz z rana 7 stopni na plusie. Będzie około 78 zawodników na tych zawodach. Także słuchajcie, szykuje się niezły, fajny spęd. Podobno wczoraj wiało, może dzisiaj będzie lżej. Ale tak czy siak temperatura jest idealna. Zapraszam do następnego mojego filmu. Już teraz przyjechało do sporo ludzi, jest bardzo słabo widać, bo jest jeszcze ciemno. Ale słuchajcie, jest przed 7, a wszystko już właściwie jest gotowe. Ludzie się zjeżdżają. Widać, że jednak frekwencja dopisała. Myślałem, że będzie o wiele mniej ludzi. Jednak udało się. Wszyscy się zmobilizowali. I jedziemy z tym tematem dzisiaj tutaj. Jest team Sobótkowy z nami. Hejka. I Maciuś między nimi. Cześć. I jak tam? Jak taktyka, panowie? Porządka. Na grubo? Najważniejsze, żeby rzucać do wody. Tak. Dobra. I co, Maciuś? Cześć, panowie i panie. Pierwsze zawody federowe w tym roku dla Tosi Wiśniewskiej. Zawody charytatywne, więc wpisowe jest minimum 50 zł, ale każdy może dać trochę więcej, jeżeli tak uważa oczywiście. Taktyka na dzisiaj zimowa, czyli głównie ziemia z Jokersem. Dzisiaj będzie też licytacja sprzętów. Widać, tu są przekazania akurat, możemy obserwować. Jest dużo sprzętu. Także może zobaczmy właśnie, ile już tego jest generalnie. Dzień dobry. Nakrętek już prawie cały kosz, bo są zbierane. Dochodził godzinę. Paweł Kuziak jest. Marek Cieciora, Adam Wendlik, Robert Smolarek, Jacek Dubiel, Andrzej Małkiewicz, Jakub Skudlarek, Adam Skierz, Dariusz Kut, Ireneusz Zabłocki, Krzysztof Kopański, Marek Socha i Ryszard Pawek. Czego już nie poczytałem? Chciałbym na to, że w ostatnich dniach podszedł nam nasz kapitan sportowy okręgu. Chciałbym, żebyśmy minutą uczcili jego pamięć, bo chłopak zasłużył się, działał, także bardzo bym poprosił o minutę ciszy. Witam serdecznie wszystkich. Dziękuję za to, że możemy sędziować dzisiejsze zawody. Jest nam niezmiernie miło. I tak w składzie. Sektor A poprowadzi sędzia sektorowy Adam Żak, sędzia wagowy Marek Ruszkiewicz. W sektorze B sędzia sektorowy Krzysztof Tokarski, sędzia wagowy Darek Kobryń. Tutaj będziemy mieć z nim praktykanta. Trzeba na
załogi dżury, żeby miał to ważne. Tak jest. W sektorze C. W sektorze C. Sędzia sektorowy Andrzej Długosz, sędzia wagowy Bernard Bugajny i tu mamy praktykantkę, miłą zawodniczkę Martynę. O! Na kobiety zawsze mile reagują. Tak, w sektorze D. Tadeusz Stefaniak, sędzia sektorowy i Tomasz Urbański, sędzia wagowy. Dzisiejszych zawodów od razu po losowaniu wchodzicie panowie na stanowiska. Będą tylko cztery sygnały. O godzinie 8.50 będzie sygnał na dęcenie, o 9.00 startujemy, 13.55, 5 minut do końca zawodów i 14.00 koniec zawodów. Poproszę dwie osoby, które udarzą się z Kasią na losowanie. I zaraz każdy z sędziów dostanie... Okoń 18 czy 20? 18. Okoń 18. Po losowaniu na stanowiska i udanej zabawy pokażmy Tosi, że dla niej potrafimy walczyć, niech bierze z nas przykład. I na powodach zapraszamy na początku rekonstrukcji. Jedna wędka, mówimy na jedną wędkę. Tyle gry do losowania, jeszcze jeden. Bardzo proszę. Szybko rozwijamy na ten. Tak polecieć z nic tutaj jak no to start. Losowanie za którym sektorów? Za którym? Dwa. Elektroniczne losowanie? Tak, jest losowanie sektorów, tak? Tak. Tak. Teraz już nie. Przechodzimy do losowania. Wydrukuj jedną. Zatwierdzamy. Tak to wyglądało. Tak jeszcze nie miałyśmy. Tak, tak, wszystko trzeba wiedzieć. Fajnie. Mieli, to małe kółeczko znaczy się mieli. Myśli, myśli. Myśli. O jest, zobaczcie. Zamknij podgląd. Ale takie emocje, takie ciekawe, które mieli. Na poszczególne sektory, to by się nam najbardziej. I chwila, moment. To są superowe fanty, które będzie można wylicytować po zawodach. Taki schowek na przypony elegancki, z ładnym cytatem, z dedykacją, że zawody, że to, że tamto. Mariusz Zasada, 17 Dariusz Wód. To jest sektor A. Polka do Podobija. Moja miejscówka jest taka, jakaś kurde zatoka, gęsto. Tu ja będę siedział. Zobaczcie. Takie o. Mam teraz od fana kijki do mierzenia. Takie sklepienie. Tu też tłuczone, eleganckie, aluminiowe. Z przyklejoną taką gąbką. Miarka, zobaczcie. Fachowa. Jakby stąd. Wszystko zrobione własnymi rękami. Eleganckie. A nie jakieś chińskie.
jestem zadowolony, tak szczerze powiem. Z tego prezentu jestem bardzo zadowolony. Tak jak tydzień temu, tylko że dzisiaj nie łapię. Siemanko. Dopinguję. I dopinguję. Ogólnie słuchajcie, jedno branie. Nieśmiałe takie. Z bliska i cisza. Ta zawana to jest raczej przeklęte łowisko dla mnie. Wszyscy naokoło już połapali przynajmniej jedną po jednej rybie. Bo Adrian widział, jak stał koło mnie, a ja nic, totalne nic. Jedne branie dopiero. No i są warunki naprawdę ciężkie, wiatr, dlatego przerzuciłem się blisko. No i sobie systematycznie nęcę. I naprawdę już na delikatnie łowię. Próbuję jak najbliższe brania wyczuć, wyczaić, ale no nie jest takie proste to wszystko dzisiaj. Antek Kulesz, siemanko Antek. Siemanko, siemanko. Jak tam? Przyszedłeś popatrzeć, pokibicować. Pokibicować. No to super. Gdzieś byłeś gdzieś na treningu, coś połapałeś ostatnio? Nie, od połowy marca dopiero będę startował. Ale co, w ogóle z łowieniem? Z łowieniem, tak. To taką pauzę sobie kręcisz? Tak. Okej. Okay. Od połowy marca dopiero będę startował. Aha. No wiesz. Każdy robi jak mu pasuje, tymczasem mówię jedno branie, nic się nie dzieje, po prostu totalne zero. I tyle. Co? Pochodki wyssane i 34. No widzisz. Maciek i jego ryba. Lechol. Ładny. 1940, tam było 200 coś, 200, jakoś tak. Największe. Tak? Ale co wy tak bierzecie te największe? To będzie jakaś ten? Klasyfikacja? Nie możemy mówić, bo... Porządnie, ty, na spokojnie. Proszę bardzo. O. Ładny, ciemniutki, taki denny. Dobra, do wody, dawaj. Ja niestety dzisiaj porażka. Zero. Totalne zero, dwa brania i tyle. Tu się zaczynają rozrywki, jeżeli chodzi o mój sektor. Na pierwszy rzut idzie Mirek. Wygląda na zadowolonego. Znaczy taki będzie, zaraz zobaczymy.
520. Okej. Okay. 4520. Tak. Tak. 4520. To będzie czarny koń chyba dzisiaj. Za dużo. Tu ponad dycha będzie chyba. Nie, tylko wiesz, mała siatka, żeby się nie ścisnęły. Nie wiem. Bo ty nie pierwsze ważenie widzisz już w swoim życiu. Setne pewnie, albo tysięczne, kurwa. Ja mówiłem ponad dychę, to też były blisko. Nie ma 12. 5,5 i 6 coś, tak? Nie będzie 12. Brawo ty! 12. Właściwie to dobrze, że Dorota... Czyli pół. Dwoma rybkami. I jest domek. Elegancko. W siateczce. Co? Trzy wiesz. Ładne. Tu i wolę jeden ładny. Prawie że Big Fish chyba. No. Ale czekaj, daj mi obręcz tutaj. A teraz... Tak. Tomek, zrobimy jakieś zdjęcia potem chyba, co? Szóstka? O, prawie. Big, no. 2730. No to największy muszka w sektorze. Super.
Chyba jeszcze większy będzie. Myślę, że będzie piękniejszy. No, to na pewno. Czekaj, pierwszą obrócę, tak? I tak no. Wszystkich nie zrzucimy. Nie, myślę, że 10 kilometrów. Nie, no może być. Będzie. Będzie, spokojnie będzie. Zostaw może tego największego. Nie, zobaczymy. Kolega Baranowski. No, jeszcze. Jeszcze za dużo. Czy Big Fish, nie? Dobra, ile ja mówiłem? 2800. A nie, tu będzie przeszło 3 kilo. Ja mówiłem 2800. Tak? Jak się pomylę? 2,5. A ile tego, Tomka? 2810. Popatrzcie, jaka fajna organizacja zawodów. Poczęstunek. O. Na co najwięcej? Mnóstwo ludzi. Schodziło się jeszcze dodatkowo. Osób spoza zawodu. Gdzie? Wyniki. Dziękujemy za uwagę. No, no to chodź. DPI? A którym ty byłeś w C? Gdzie ty jesteś? A kolega który był? Ja mam zero. Jak zero? Zero, totalnie zero. Normalnie, no. Czasem tak się stanie. Coraz częściej mi się to zdarza. Jeszcze raz, jeszcze póki mogę, w imieniu zawieszonego kapitanatu kolei okręgu, chciałbym wam podziękować za to, że tak za tej inicjatywie uczestniczymy, jesteśmy i że w tak bliższym gronie jesteście i chcecie pomagać ludziom, staracie się, oby to trwało jak najdłużej. Dziękuję wam serdecznie za to i życzę w nadchodzącym sezonie, żeby jak największe wyniki, żebyście jak największe wyniki osiągali w sporcie wędkarskim i nie tylko w życiu zawodowym również. Także dziękuję wam ślicznie. Michale, proszę o ogłoszenie wyników. Panowie, bardzo dziękuję za tak liczny udział. Wynik jest tutaj sprawą drugorzędną, ale trzeba go przeczytać, więc zaczniemy tak. Będę czytał trzy najlepsze miejsca z poszczególnego sektora. Sektor A. Miejsce trzecie, kolega Krzysztof Suchocki. 5920 gram. Gościnnie, tak. Drugie miejsce, kolega Tomasz Mołdawiak, 6790. Ten gościnnie! I pierwsze miejsce, kolega Mariusz Zasada, piękny wynik, 13359. Ten nie jest gościnnie, tego wszyscy znają! Wynik czy mistrz? Tak. Sektor B, miejsce trzecie, kolega Wiesław Bartosiewicz. Drugie miejsce, kolega Dariusz Raczyński. 5325, przepraszam. I pierwsze miejsce, kolega Robert Kujawa, 9000 gram. Brawo! Melona Wrocław! Sektor C. Miejsce trzecie. Zawsze Tadek, przepraszam, zawsze Tadek Filip jak tak mówił, dlatego ja tam kurde nauczyłem. Sektor C, chyba najrębniejszy sektor dzisiaj był zdań. Sektor śmierci, tak. Miejsce trzecie, kolega Paweł Baranowski. Brawo! Waga 10130 gram. Drugie miejsce, kolega Grzegorz Bartosiewicz. Mocny team Bartosiewiczów. Brawo! 12130 gram. Miejsce pierwsze. Kolega Mateusz Mastalerz.
21115. Mateusz, wielkie gratulacje. On w nagrodę niech 200 na, do puszki. Leklerka i mu te ryby. Tutaj było w tym troszkę słabiej. Ktoś was zamknął chyba. Miejsce trzecie, kolega Krzysztof Ośmiołowski. 1400. Drugie miejsce, Paweł Duziak. Wielki powrót, tak? 1400. Pierwsze miejsce kolega Jacek Dubiel, 2975 gram. No jeszcze raz powiem tak, całe zawody, tak? Klasyfikacja generalna zawodów. Od piątego miejsca zacznę, żeby się nikt tam nie obraził. Kolega Grzegorz Bartusiewicz, piąte miejsce, jeszcze raz 12030 gram. Czwarte miejsce kolega Jacek Dubiel, 2985. Trzecie miejsce kolega Robert Kujawa. Drugie miejsce kolega Mariusz Zasada, no i pierwszy Mateusz Mastalek. Znaczy zawieszonego koleżanego. Będę się starał, żeby koledzy, którzy zajęli pierwszą trójkę, żeby wystartowali w Polsce i byli zwolnieni z opłat. To taki, taki grabil okręgu. Grabil okręgu, byli zwolnieni z opłaty. Grabil okręgu, tak, przepraszam. Spróbujemy, ale myślę, że się to takie, uda. Taka nagroda, nie ma nagrody, ale taki dość od... kapitana od okręgu, postaram się lepiej załatwić. Dziękowania dla okręgu wrocławskiego, kapitana sportowego, za pomoc dla sędziów. Brawo! Brawo! Nie chcę wymieniać od miasta, ale bardzo dziękuję panowie, panie i panowie, za... Wielkie podziękowania dla koła Czarna Łacha za... Za Łachę, za catering, za ciepłe posiłki. Brawo! Brawo! Wielkie podziękowania dla kolegi Adama za pomoc. Podziękowania dla zawodników, którzy tak chodnią na pewne nagrodami. Na licytację. Dla zawodników. No i dziękuję wam za przybycie, tak? Za takie zostawienie się. Przejdźmy do licytacji, nie przedłużajmy. Teraz zobaczymy, co potrafimy. Jest rzecz dla federowców. Z dedykacją startom tego zawodu. Słuchajcie, jest to rzecz, która się... Kto używa ten wie, jest to rękodzieło. Zaczynamy licytację od 150 zł. 37. 150, jest mamy? Mamy 200. Czy ktoś da więcej? 250. 250, jest po raz pierwszy. 300! Jest tam chyba 300, biegły domek. 350 złotych. 350. 400 było? 400 było. Było 400. Pięknie, pięknie rzeczy. 450, kolega. Mamy 450 po raz pierwszy. Ile wodków kosztuje? No 450 po raz drugi naciągane. 500! 500 było tutaj. Kurwa, jak on zacznie wszystko. Było 500, 500 po raz pierwszy. Tomek, Tomek nie przyjąłeś mi wstydu. 500 po raz drugi. Jeszcze trochę więcej rzeczy. 500 po raz trzeci. 500 po raz trzeci, sprzedane. Gratuluję. Proszę. Brawo! Brawo bardzo. Tutaj jest bacik 5 metrów. Szlówka. Zacznijmy ją od 50 zł. Jest stówka po raz trzeci. Dziękuję. Skrzyda. Nie róbcie mi. Glina wiążąca. Zacznijmy tam od 25 zł. 10 paczek. 50. 50. 60. 60. 70. No to 70. Masz konkurencję, teraz się pokaż. Po raz pierwszy. 80. 80. No. 90 po raz pierwszy. No lecisz? Nie. 90 po raz drugi. Dziewczyny muszą wygrać. 90 po raz trzeci. Brawo! To jest za cudy. Turbocyjny brownik. Jedną częścią termiczną, druga też jakieś tam akcesoria. Zacznijmy od 50 zł. Dyrektor, to jest 130 zł, tak? Gremię dostał na świecie. 120 po raz drugi.
Jest to przecież prawszek, do przecierania. Naprawdę solidna konstrukcja, w sklepie 110 zł, zaczniemy od 5 dyszek. Ja dam 70. Ja dam 100 i ci sprezentuję. 70 daje jak? To daje 100, to daje więcej. Nie liczy ty się ten. Nie, no to nie. Przedane? Przydane? Jest tam coś fajnego? Zapraszam. Nie, no to nie. Rusałka diabła, film dla Tosi. Tak to zabrzmiało. Super Karmel, zamęty. Czekajcie, może będzie jakaś okazja jeszcze, nie? Dwie po 20, znaczy po 20 zł za komplet, tak? Po ile? Po 20 zł za komplet. To ja chcę jeden. Dobra, 5 dni. Czy robimy jako jedno? Jedno. Robimy jako jedno. Dobra, zróbmy dwie. 20 zaczynam. Dwie najbliższe wygrywają. Nie, nie, dwie. 20 jest kolega pierwszy. To dajesz 20? 5 dni za obydwie. 5 dni za obydwie. Czyli po 25. Po 25. Mamy po 25? Po 25. Po ile tam jest? Po 5? Po 25. Ale po ile paczek tam jest? 5. 30 zł jeszcze dam, no. To 30 możesz dać. 25 i 30. Może być. 30 za jedną, 30 za drugą. Dobra. No. Po 30. Pasuje, po raz drugi. Po raz trzeci sprzedany. Bartek. Idę po siano. W ogóle za 3 dychy kupiłem 5 paczek Super Karmela. Masakra, nie? Także nic, tylko takie licytacje cały czas brać udział i warto pomagać, słuchajcie. Koszulka podarowana, wszystko czarna łacha, bardzo dziękujemy. Ale bardziej nas interesuje napis. Czy tak? Czytamy? Boże, kiedy umrę, nie pozwól mojej żonie sprzedać moich wędek i kołowrotków za tyle, ile jej powiedziałem, że kosztowały. Święta prawda. Mamy tak, rozdan M. XXL. XXL. Dobra, najpierw M-ka. Ktoś tam koszulkę, za 10 zł idzie koszulka. Zacznijmy od 120 zł. Nowa sztuka. No to powiem wam, że to jest bardzo niska cena. A co to jest? 120 mam teraz. 130. 150. Nie muszę jechać do pana. 180, Adam, pięknie Adam. 180 po raz pierwszy. 180 po raz drugi, przyspieszę. Szybciej, bo ma dychę już pożyczone. 180 po raz trzeci. Brawo, brawo Adam. Likwidacja dnia. Mamy stówkę, daje ktoś więcej? Dobre. Stówka po raz pierwszy. Jest. Jest. Brawo. Flaszka jest. Flaszka jest za ile? Idą po stówie. No dobrze. Po raz drugi. Przeżyję. I po raz trzeci. Dzięki panowie. Ciepła, tak? Gratko, dziękuję bardzo, tak. To było super. A, przepraszam jeszcze bardzo, tak. Nie, tutaj jest voucher od... Słuchajcie, bo to ważne! Voucher od Ski Arena Wrocław, wylicytowany w dniu wczorajszym, przydany, tak? Pewnej pani zostaje to dostarczone do Stasia Kokota. Stasiu, to przekażę osobiście pani. To też będzie wręczone jako nagroda. Voucher warty 540 zł, poszedł na 200. Ale trudno, kurwa, takie życie. Tak, takie życie. I tak Ski Arena. I tak za was zapraszam. Tak życzę sobie i do zobaczenia, tak? Niedługo kolejne zawody. Typu Grand Prix, zapraszam bardzo serdecznie. Słuchajcie, ja jeszcze tutaj kolega coś tam wcisnąć, bo niestety, ale z przyczyn, że tak powiem, przygotowawczych do zawodów, po prostu zapomniałem swojej, że tak powiem, wędki bambusowej, która zostaje, że tak powiem, u mnie w rodzinie z pokolenia na pokolenie i to jest trzecie pokolenie, czyli ja jestem trzecim pokoleniem. Ta wędka ma około 100 lat, jest to wędka bambusowa, która zostanie dzisiaj wieczorem wystawiona na internecie do licytacji. Ona jest do odrestaurowania, wystarczy dosłownie kilka, że tak powiem, rzeczy do zrobienia. I takie kije, patrzyłem na necie, no, są warte odrestaurowane kupę forsy. A tym bardziej, że jest to dla mnie rzecz, że tak powiem, sentymentalna, bo łowił na tego bambusa mój pradziadek, później dziadek i później ja na niego stawiałem pierwsze kroki. Po dzień dzisiejszy przez 30 lat, że tak powiem, wisiał u mnie w pokoju na ścianie
i stwierdziłem, że oddam go do licytacji, ale po prostu no naprawdę był ogrom przygotowania z samego rana i po prostu zapomniałem go ze sobą wziąć. Nie zmienia to faktu, że on zostanie dzisiaj wystawiony do licytacji, więc zachęcam wszystkich do licytowania. No. Czas na podsumowanie tego spotkania towarzyskiego, tych zawodów. Moim zdaniem zawody były bardzo udane. Byłem w sektorze śmierci, czyli w sektorze C. Wygrał w nim całe zawody Mateusz Mastalerz. No co więcej, nic nie złowiłem niestety. Miałem jedno branie dosłownie i jedno chyba otarcie po prostu, więc no nic, wynik wynikiem, ogólnie spotkanie fajne. I na końcu ta cała licytacja bardzo fajnie wyszła. Moim zdaniem zostało mnóstwo kasy zgarnięte. Ja sam nawet wylicytowałem sobie zanęty mojej ulubionej firmy Match Pro, Super Carmel, bardzo dobra seria akurat, ten Super Carmel. I co? Myślę, że się w końcu uda te pieniądze zdobyć dla tej dziewczynki, uzbierać. Już jest 6 paniek, a trzeba 9. Więc już jest blisko, jak zaczynaliśmy tutaj rozmawiać w ogóle o tych zawodach i tak dalej, to było nieco ponad niecałe 2 bańki, już jest 6, także super. Jako ciekawostkę powiem też, że w trakcie tych naszych zawodów wędkarskich były jeszcze zmagania biegowe, biegali uczestnicy tego, jak nie wiem, czy to był maraton, czy na jakim to dystansie było przeprowadzane, ale też dla Tosi pewnie wpisowe, może coś tam, nie wiem, nie byłem, ale no, dwie równolegle odbywające się imprezy dla jednej schorowanej nieszczęśliwej dziewczynki. Nieszczęśliwie, ale mam nadzieję, że wszystko skończy się właśnie szczęśliwie, dlatego obserwujcie ten temat i zachęcam też do dalszych licytacji, które będą w internecie i w ogóle. Także z pozdrowieniami, Feder Fanatics, trzymajcie się.